Cześć wszystkim, witam na Wilczym Szlaku. Dzisiaj dość nietypowo jesteśmy nad Morzem Północnym, niedaleko zatoki Humberside w miejscowości Klitorps. A dziś mam zamiar wypłynąć nim na morze. Trafiłem na odpływ, więc wody jest niedużo. Tam widać fort, do którego się udaję. I pomiędzy nim a mną jest sporo piachu, ponieważ woda się cofnęła. Taki niby plus, niby minus. Zobaczymy, jak pójdzie. Ruszamy. Pierwsza część rejsu wykonana. Przepłynąłem z plaży do pierwszej mielizny. Zobaczcie, jak jest grząsko. Zapadam się w piasku, ale do mojego celu jest już bardzo blisko. Tam jeszcze będę musiał przepłynąć kawałek po otwartym morzu. Mamo, jeśli to oglądasz, nie denerwuj się, umiem pływać. No ludziska, mamy to! Wylądowaliśmy na Hale Sandford w Klitorps. Trochę mnie to kosztowało zdrowia. Poobcierałem się, ale jestem. Zabezpieczyłem teraz kajak w razie wiatru. Przywiązałem go z obu stron. Martwi mnie jeden z pływaków, bo zaczyna się robić miękki. Nie wiem, czy gdzieś go nie przytarłem, Holender. Mam pompkę, zobaczymy. Może po prostu... No nie wiem, zmiękł. Z jakiegoś tam powodu może się rozszczelnił gdzieś korek. Nie, korek jest ok. No, obawiam się, że mamy gdzieś wylot powietrza. Będzie trzeba to obadać, może da się skleić. Ale póki co bierzemy plecak i ruszamy na eksplorację fortu. Zaraz wam wszystko, co wiem, o nim opowiem. Thank you.
1915 roku, w czasie I wojny światowej, rozpoczęto projekt budowy dwóch fortów na kanale Humber. Kanał ten prowadzi wprost do ogromnego portu, bardzo ważnego, strategicznego portu na Morzu Północnym, do Hull. Aby powstrzymać wrogie jednostki od wpływania do tej zatoki, wybudowano dwa forty. Budowę ukończono niestety już po I wojnie światowej, w 1919. Wybudowano dwa. Jeżeli się przyjrzycie, tam w oddali widać jeden. On był większy. To się nazywało Bull Sandfort. No i ten drugi, na którym teraz jesteśmy, Hale Sandfort. Łącznie w obu fortach mogło stacjonować nawet 200 żołnierzy. Ten był mniejszy, więc podejrzewam, że tutaj tak 70 osób. A więc całkiem spora jednostka. Pomiędzy fortami wzdłuż zatoki była rozciągnięta sieć metalowa, która miała również zatrzymać jednostki podwodne od wpływania do tej zatoki. O tam. W czasie II wojny światowej forty znów zyskały na znaczeniu. Obawiano się nie tylko U-botów wpływających do zatoki, ale także małych łodzi motorowych, które mogłyby nękać okręty handlowe. Tak więc te placówki zyskały na znaczeniu, były uzbrojone w dwa potężne działa, 12-funtowe. W 1941 roku zmniejszono, nie było takiej potrzeby, jak się okazało, zmniejszono te działa, zamontowano działa 6-funtowe, szybkostrzelne. Natomiast marynarka niemiecka Kriegsmarine nigdy nie próbowało tutaj wpływać, atakować. Natomiast forty te były nękane bardzo regularnie przez Luftwaffe, czyli przez niemieckie samoloty, które bardzo intensywnie bombardowały Hull. Było to jedno z najbardziej, jeśli nawet nie najbardziej, po Londynie zbombardowane miasto w całej Wielkiej Brytanii. Także te płyty, które tutaj widzicie, były regularnie ostrzeliwane przez samoloty niemieckie. Nie wiem, czy to, co widzimy, to są dziury po kulach, czy to jest korozja, którą sól morska i wiatr uczyniły na powierzchni metalu. W każdym bądź razie było wiele ataków, tak jak słyszałem, tak jak wyczytałem. Alright, teraz spróbujemy sobie wbić do środka. Powiem jeszcze tylko, że forty te funkcjonowały jako jednostki wojskowe do 50., 60. lat XX wieku. Później już okazało się, że nie są potrzebne. Zostały opuszczone przez armię. Niedawno, bo 4 lata temu bodajże, wystawiono je na aukcję w Sheffield i nabył je jakiś, przynajmniej ten fort, nabył jakiś prywatny, anonimowy nabywca za około 100-110 tysięcy funtów. A więc niedużą kwotę. Póki co nic tutaj nie zrobił, bo to wszystko stoi tak jak było. No ale jest to już w tej chwili własność prywatna. Nie ma żadnych tabliczek, więc nie mogę powiedzieć, że jestem nielegalnie. Spróbujemy wejść do środka. Wchodzimy. Okej, ludziska, jesteśmy w środku. Zapalamy latarkę i robimy eksplorację pierwszego poziomu. Do budowy tego fortu wykorzystano 40 ton cementu i skał. Masakra. Co mamy tutaj? A, prysznice. Tak. Tutaj załoga mogła się odświeżać. No pamiętajmy, że kilkudziesięciu ludzi tutaj stacjonowało, więc musiało tutaj być spore zaplecze. Jakaś maszynownia. No musieli mieć przecież zasilanie, więc pewnie diesel oil. Tak, czyli było to zasilane silnikiem spalinowym, być może kilkoma. Zobaczcie, potężna jednostka. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć schody do góry. To był pewnie jakiś taki poziom gospodarczy. Wszędzie dookoła są okna, które miały metalowe rolety, aby ochronić załogę przed kulami. Spróbujemy tu wejść. Są schody do góry, dobrze.
będzie można wejść wyżej. Nie ukrywam, że chciałbym wejść na samą górę. Zobaczyć widok na zatokę. Zastanawiam się, czy to były prycze, to co widzimy. Chyba tak. Widzicie, to były chyba łóżka, które są przymocowane do ściany i to były dwupoziomowe, piętrowe. To się opuszczało na dół. Na tym był materac i na tym spali, nie wiem, no artylerzyści, żołnierze, bo to był jakiś regiment artylerii. Tak, tutaj widzimy zachowane, nawet trzy poziomy były, widzicie? Raz, dwa, trzecie jest zdemontowane. No to sporo ludzi tutaj spało w takiej sali. Sporo, sporo. Takie mieli szafki. No, oczywiście wszystko puste. Wieszaki na ubrania. No a tutaj były stojaki i stelaże na broń. Fajne przełączniki. Zobaczmy dalej. Kolejna sala. W każdej jednej, z tego co widzę, były prycze. Martwe ptaki. Sporo materiałów budowlanych tutaj zgromadzono. A to już pewnie nowy właściciel zgromadził to wszystko z myślą o remoncie. Zobaczcie. Tu jest główne wyjście. Zamknięte oczywiście. Idziemy zobaczyć wyżej. Kolejny martwy ptak. A to chyba coś w rodzaju żaby. Muszę patrzeć pod nogi, bo schody są trochę skorodowane. Ale jeszcze stabilne. Aha, gołębie się tu gnieżdżą. Wszędzie prycze. Śmierdzi ptasim nawozem. Jesteśmy na drugim poziomie. Mnóstwo gołębi. Nie bójcie się, nic wam nie zrobię, spokojnie. Ja tylko zwiedzam. Tutaj nie było łóżek, więc być może były to jakieś pomieszczenia typu stołówki. Tutaj są łóżka. Jakieś śruby, zobaczcie, cała ta konstrukcja. Wow! Wow, ludziska. To jest epickie. Tutaj nie wejdę. Ale wejdziemy od tej strony. Tu mam wrażenie, że to łóżko jest szersze. Czyżby już jacyś podoficerowie na tym poziomie? Zobaczmy widok. Szafa większa. To już chyba wyższa szarża spała. Idziemy dalej. Proszę bardzo, jakie luksusy. Wanna. Wała, wiła. Nawet wanna. Idziemy na kolejny poziom. A jeszcze tu jest jakiś zakamarek.
to była za szafka? Okno. Jakiś składzik. Idziemy jeszcze wyżej. Rygle zacięte, nie jestem w stanie otworzyć. Niestety. Tutaj. Nie. No to zobaczmy jeszcze. O kurde, zobaczcie ile ptasiego łajna. Całe pokłady. Chyba jesteśmy na najwyższym poziomie. Tak, tu będziemy mogli wyjść zaraz na zewnątrz, ale najpierw obejrzyjmy środek. No tu już były, podejrzewam, pomieszczenia obserwacyjne. Holender, gołąb. I już skierowane typowo do walki. Tu był piecyk. Ogrzewamy. Tutaj prowadzono obserwacje przez te szczeliny. Ale już tu gołębie mają raj. A tu... Oj, te schodki są już naprawdę w kiepskim stanie. Nie otworzę tego, to jest zaryglowane, zardzewiałe. O, właśnie jeden stopień mi strzelił pod nogą. Dobrze, że ten najniższy. Okej, ludzie. Spróbujemy teraz wydostać się tutaj na zewnątrz. Ale nie jestem w stanie tego ruszyć, ale chyba się przecisnę. To będę musiał się szybko uwijać, bo widzę, że ktoś tutaj płynie. Spójrzcie. Mam na dole kajak, który muszę dopompować i się stąd zawinąć. Nie chciałbym, żeby ktoś mi przy nim majstrował. Tak szybciutko jeszcze obejdziemy. Tutaj mamy mocowania tych potężnych dział, które miały szachować wroga od strony otwartego morza. Tu jest jedno i tam jest drugie gniazdo z drugiej strony. Zaraz tam podejdziemy. O, tutaj było drugie. Jestem w trakcie wchodzenia na przybudówkę, ale powiem wam, to wszystko trzyma się na słowo honoru. Nie będę robił z siebie głupca, nie będę tu wchodził, zobaczcie, tutaj za bardzo i tak nic nie ma w środku, poza siedliskiem gołębi. O, widzicie, pusta metalowa buda, ale taki mamy widok. A, chyba tamta ekipa się jednak wycofała, oni się po prostu kąpią, nie płyną tu. No dobrze. Dobrze, znaczy, że jestem tu sam. Okej, wyszedłem już z wnętrza fortu przez to okienko, które tutaj ułatwiło mi dostęp. Zaraz będę szedł w kierunku kajaka. Wydaje mi się, że mam problem, że jedna z jego części przepuszcza powietrze. Obawiam się, że go przeciąłem. Niedobrze, niedobrze, bo ten kajak jest naprawdę świetny i pływaliśmy sobie z Jessica w zeszły weekend po jeziorach w Lake District i nam się bardzo spodobało. Jeżeli go przebiłem, to chyba będę musiał kupić nowy, jeśli się nie da naprawić. Zaraz zobaczymy. A teraz zjem jeszcze jakąś małą przekąskę, napiję się wody i będziemy ruszać.
udało się, zrobiłem to. Hej, Sandford, zdobyty. Przepłaciłem to uszkodzeniem kajaka, ale wiem, gdzie jest dziurka, więc myślę, że da się to naprawić. Cały jestem poobcierany. Na kolanach, na łokciach, ale warto było. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Trzymajcie się i do zobaczenia znów na większym szlaku.